Dwa wspaniałe święta, Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie i pasowanie pierwszaków, obserwowała w tym roku delegacja nauczycieli i dyrektorów z Grecji. Spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie na uroczystym apelu z okazji Święta Edukacji Narodowej. Co prawda święto jest dopiero w poniedziałek, jednak dzisiaj pan dyrektor postanowił połączyć to wydarzenie jeszcze z bardzo ważnym wydarzeniem dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, uczniów klas pierwszych, czyli uroczystość pasowania. Dzisiaj również jest bardzo szczególny dzień, ponieważ nasze Działdowo oraz szkoły odwiedzi delegacja z Grecji. Delegacja z szkół, również z osobami z najwyższego kierownictwa, więc myślę, że to będzie okazja do przedstawienia naszych szkół, w jaki sposób one funkcjonują, jak są wyposażone i pokazania, jak dziadowska edukacja jest wizytówką Działdowa. Od wielu, wielu lat gościmy w Grecji i przyszedł czas na to, ażeby odwiedzili również szkoły w Polsce. Wreszcie trzeba powiedzieć to, że szkoła jest miejscem szczególnym dla uczniów, dla rodziców. Chcemy też upamiętnić dlatego ten Dzień Edukacji Narodowej i upamiętnić powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Niewątpliwie edukacja dla kolejnych pokoleń jest ważna i stanie się celem każdego społeczeństwa, by to społeczeństwo było na odpowiednim poziomie. Delegacja z Grecji odwiedziła również pozostałe działdowskie szkoły. Zainteresowała się też placówką powiatową w Malinowie oraz oczywiście działdowskim zamkiem.